Witajcie moi drodzy! W dzisiejszym poradniku z programu Bricklink LEGO Studio pokażę Wam, jak korzystać z bardzo przydatnego podprogramu, jakim jest Part Designer. Zapraszam! Na wstępie powiem Wam, czym jest program Part Designer. A mianowicie, zastanawialiście się może kiedyś, w jaki sposób w programie Studio możemy naklejać naklejki dedykowane do zestawu? A może stworzyliście swój własny projekt i chcielibyście umieścić na klockach swoje logo, inicjały, może własne wzory lub dodatki? A może Wasz projekt wymaga stworzenia klocków, których LEGO jeszcze nie wyprodukowało? Jeżeli tak, to z pomocą przyjdzie Wam właśnie program Part Designer. Ja staram się nie tworzyć własnych klocków, tylko używać tych już istniejących, jakie są w produkcji, a program Part Designer idealnie sprawdza się, aby klocki w budowanych przeze mnie zestawach można było przyozdobić dedykowanymi naklejkami. Czasami, gdy tworzę swoje projekty, nieraz dodaję do nich swoje naklejki lub nadruki. Tak jak wspomniałem, możemy również tworzyć klocki, których LEGO nie wyprodukowało, dużo większe płytki konstrukcyjne niż oferuje nam LEGO. Co ciekawe, możemy tworzyć własne klocki modyfikowane, dodawać lub odejmować z klocków study, przemieszczać study w różne miejsca, ale może dosyć już tej teorii i przejdźmy sobie teraz do naszego programu. Instalujemy go razem z programem Studio, gdyż jest to podprogram i tak samo jak Studio, jest on darmowy. Włączyć go możemy jako aplikację EXE, którą znajdziemy w folderze, gdzie zainstalowaliśmy Studio Bricklinka lub z poziomu samego programu Studio. Pokażę Wam teraz, gdzie możemy go odnaleźć. Włączamy oczywiście program Studio oraz tworzymy nowy projekt. Mamy nasz nienazwany projekt. Program Part Designer znajduje się w sekcji Tool. Mamy tutaj Instruction Maker oraz Part Designer właśnie. Naciskamy Part Designer i tak oto otwiera nam się program. Na początku mamy menu powitalne. Możemy utworzyć sobie nowy projekt. Po prawej stronie mamy import, gdzie możemy importować nasz cały model. Stwórzmy sobie teraz nowy projekt. Wciskamy Create New i mamy tutaj do wyboru, czy chcemy stworzyć minifigurkę, parts, czyli klocki, lub zacząć od zwykłego pustego pola. Przejdźmy może sobie teraz po kolei. Jeżeli klikniemy na stworzenie minifigurki, mamy tutaj dostępne okno. Tak wygląda nasza minifigurka, którą możemy sobie manewrować w przestrzeni 3D i oglądać ją z każdej strony, trzymając oczywiście prawy przycisk myszy. W tym miejscu dodajemy sobie zdjęcia w formacie PNG, które są naszymi naklejkami. Możemy dodać je przód głowy, tył głowy, tors z przodu i z tyłu, rączki, nogi na bokach i od frontu oraz od tyłu. Ja dla przykładu dodam takie moje logo. Postanowiłem, że moje logo będzie znajdowało się na torsie minifigurki, z tyłu jako duże i z przodu mniejsze na klatce piersiowej minifigurki. Pamiętajcie, by obrazek, który ma być naklejką czy nadrukiem, był w formacie PNG. Jak wiecie, z tego typu obrazków możecie sobie wyrzucić białe tło, które powstaje na przykład na JPG, więc do programu zostanie załadowane samo to logo. Chyba, że białe tło Wam akurat nie przeszkadza. A więc dodajmy teraz nasze logo na tors minifigurki. W tym celu naciskamy sobie w tym miejscu ikonkę obrazku i mamy tutaj przód, tutaj mamy tył minifigurki i w tym miejscach umieszczę logo. Naciskam ikonkę, szukam folderu, w którym znajduje się moje logo w formacie PNG, naciskam otwórz i jak widzicie logo już tu pojawiło się na torsie minifigurki. Tak jak mówiłem, chciałbym, aby moje logo znajdowało się tylko na piersi. Tutaj widzicie, że jest duże. Zobaczcie, jak to wygląda jako szkic, a jak będzie wyglądało docelowo w naszej minifigurce. Możemy sobie to tutaj również przybliżyć. A teraz dopasujmy logo zgodnie z naszym założeniem. Logo znajduje się w ramce, którą odpowiednio sobie tutaj modyfikujemy, czyli pomniejszamy, ustawiamy w miejscu docelowym. Może zmniejszmy go jeszcze troszeczkę w ten sposób. Ustawmy pozycję. Zobaczcie, w takiej oto pozycji się teraz znajduje. Jeżeli nie dopasujemy odpowiednio, możemy wyjechać poza krawędzie i nasze logo zaczyna tutaj na minifigurce znikać. Taka ciekawostka, a teraz przesuńmy go z powrotem w miejsce docelowe. Tak, o to chodziło. Pomniejszmy sobie minifigurkę, tak będzie wyglądał przód. Teraz dodajmy sobie takie logo na tył minifigurki. Naciskamy tą ikonkę. Program zapamiętał już, w którym folderze się znajduje, więc jest to znaczne ułatwienie i skrócenie czasu szukania. Naciskamy na plik z naszym logiem, otwórz. Program ładuje go do bazy i logo pojawiło się z tyłu torsu minifigurki. A więc obróćmy sobie tutaj obrazek poglądowy. Obracamy przytrzymując prawy przycisk myszy. Tak wygląda on aktualnie, więc troszkę go sobie tutaj przesunę. Może delikatnie zmniejszymy i wyśrodkujemy w ten sposób. Ustawmy minifigurkę w takiej pozycji, by jak najlepiej widzieć, czy jest ono wycentrowane. Myślę, że jest ok. Tak oto wygląda nasza minifigurka po dodaniu loga.
Teraz możemy eksportować ją do studio. W tym celu naciskamy oczywiście przycisk Export do studio, czekamy chwilkę. Part name. Mamy tutaj custom minifig. Ja wpiszę, żeby go łatwo było znaleźć w programie studio. Dziki, podkreślenie F i G. Możemy nadać mu opcjonalnie też numer, po którym będzie można go łatwo znaleźć. File name to ciąg liter i znaków w rozszerzeniu dat. Pod taką właśnie nazwą znajdziemy go na przykład w folderze naszych modyfikowanych klocków. Folder ten znajduje się w tej lokalizacji, gdzie mamy zainstalowane studio. Naciśnijmy Export. Jeżeli nasz custom part został poprawnie eksportowany do studio, wyświetli nam się komunikat o sukcesie eksportowania. Ważna informacja, jeżeli w programie studio nie znajdziemy naszego zmodyfikowanego figa, trzeba po prostu zrestartować program. Naciskamy OK i przechodzimy teraz do programu studio. Nasze zmodyfikowane klocki znajdują się w specjalnej kategorii. Aby je znaleźć, wybieramy zamiast sekcji Main, New Parts, Custom Parts. Naciskamy Custom Parts i naszym oczom ukazują się klocki przez nas zmodyfikowane. Kilka już tutaj sobie na potrzeby poprzednich projektów przygotowałem. Możemy go poszukać scrollując, albo szybciej wpiszmy dziki. Jak widzicie, do wyboru mamy albo całą minifigurkę, albo tylko tors. Naciśnijmy całą figurkę. Jest ona cała niebieska, możemy ją zmodyfikować na różne kolory. Ja jednak chciałbym, żeby to był sam tors. Poszukajmy teraz elementów do budowy minifigurki. Nogi. Nakładamy tors na nogi, głowę, ramię lewe, ramię prawe i łapki. Jedna i druga. Nasza figurka jest niebieska, ona ma główkę. Pomalujemy na taki może normalniejszy kolor. Czarną główkę, tak jakby on był w masce. Jakieś włosy, spodenki. Pomalujemy na brązowo, łapki pod kolor skóry. Możemy tutaj naprawdę popuścić wodze fantazji, stworzyć naszą figurkę bardzo spersonalizowaną. Pomalowaliśmy sobie już wszystkie części, teraz zajmijmy się torsem. Minifigurka będzie już z naszym logiem. I nie martwcie się, dopóki nie usuniecie pliku tego torsu z folderu studio, to odnajdziecie go za każdym razem i możecie wielokrotnie używać. Nie zniknie wam z waszego projektu. Tak na zakończenie tematu z minifigurką, powiem wam, że nasz zmodyfikowany klocek możemy usunąć na dwa sposoby. Pierwszy sposób to oczywiście z folderu studio, drugi sposób z poziomu programu. Znajdujemy sobie custom parts, nasz zmodyfikowany klocek, naciskamy na niego prawym przyciskiem myszy. Możemy po prostu go usunąć jako delete. Potwierdzamy. Zostaje nam sam ten torsik, który również możemy usunąć. Zostanie permanentnie usunięty. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o tworzenie minifigurek. A teraz przejdziemy sobie do modyfikowania klocków, czyli środkowa pozycja pozwala nam tworzyć własne nadruki na klocki lub naklejanie na nie naklejek. Tak więc naciśnijmy na parts. I tutaj mamy różne klocki. Bricki, tile, slopy, part type. Tutaj już mamy kolejną sekcję, w której wybieramy, jaki to ma być brick, na przykład 1x4. Tutaj mamy tile, możemy wybrać part type, czyli na przykład tile 2x4. W taki sam sposób jak dla minifigurki dodajemy nasze logo. Wybieram sobie logo z folderu w formacie PNG i na naszym tile'u ustawiamy pozycję loga w ten sposób. Tak samo jak robiliśmy z minifigurką, eksportujemy naszego tile'a do studio, nazywamy tile 2x4 pauza dziki, naciskamy export, tutaj znajduje się on pod taką nazwą w folderze, eksportujemy i pojawia się on w programie studio. Pamiętajcie, że dobrze by było, aby program studio restartować, wtedy na pewno ten klocek się pojawi na liście części. A dziś już się z wami żegnam. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, jeżeli film ten wam troszeczkę pomógł. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, zapraszam do sekcji komentarzy, subskrypcji kanału oraz na media społecznościowe na Facebooku, do którego link znajdziecie w opisie. A dziś już się z wami żegnam. Do zobaczenia w następnym filmie. Hej!